kolejni Świdniczanie zostali uhonorowani bardzo ważnymi tytułami, w tym najważniejszym honorowego obywatela. Przybyło także zasłużonych. Te tytuły są przyznawane dopiero od ubiegłego roku. Kto tym razem dostał takie wyróżnienia, o tym z naszymi gośćmi? Pani Joanna Gadzińska, przewodnicząca Rady Miejskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej i pani Beata Moskal-Słaniewska z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Policzyłam, honorowych obywateli do tej pory było 7. Przybywa nam 8 obywatel, a raczej obywatelka. Myślę, że to osoba wielu znana, ale dlaczego właśnie ta osoba i czy mogę pani podać nazwisko? No, znana osoba pani Teresa Słupianek jest, myślę, że wszystkim znana, nie tylko uczniom, nie tylko przyjaciołom, nie tylko samym mieszkańcom, też grupom harcerskim. Osoba wszechstronna, osoba, która swoje własne życie poświęcała na rzecz innych, która każdą swoją chwilę poświęcała tym, by pomóc im w nauce, by pomóc zrozumieć świat, by odkrywać inne wartości. Bardzo ciepła osoba, dla mnie wyjątkowa harcerka, bo ja też jestem harcerką, więc jestem dumna z tej nominacji. Wyjątkowa, jak wielu pewnie i też innych, no ale gdzieś została dostrzeżona i znalazła się ta grupa, bo no tak to wygląda proceduralnie, że to ktoś musi zgłosić tę osobę. Myślę, że to taki apel do mieszkańców, by rozglądali się wokół siebie i szukali takich wyjątkowych osób, które są zapewne wśród nas. No ale Rada Miejska nie szafuje też tytułem honorowego obywatela, ponieważ od 2002 roku to jest naprawdę garstka osób. Jak właśnie to się dzieje, że państwo przyznają te tytuły? Musi przede wszystkim, tak jak pani przewodnicząca powiedziała, wpłynąć wniosek złożony czy to na ręce przewodniczącego, przewodniczącej rady, czy do prezydenta. Ten wniosek jest przekierowywany do komisji, którą Rada Miejska powołała. Ta komisja bardzo wnikliwie taki wniosek bada, dyskutuje, omawia, prosimy o dodatkowe informacje czasami. Natomiast w przypadku... Nawet wtedy, kiedy jest to osoba powszechnie znana, no bo tak jak pani Teresa Słupianek, czy wcześniej ksiądz Jan Bagiński, no to są osoby znane no chyba prawie wszystkim Świdniczanom. Tak, ale chcemy, żeby to uzasadnienie było takie mocne, bo honorowy obywatel to jest jednak bardzo, bardzo szczególne wyróżnienie. W przypadku pani Teresy, tym wnioskodawcą było Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej. I tu taka ciekawostka, o której dowiedziałam się z tego wniosku, że pani Teresa w tym towarzystwie pracuje od 1965 roku. Więc no, za chwilę już okrągła, bardzo równa rocznica. To jest niesamowity rekord, niesamowity jubileusz. A pani Teresa, co chciałabym podkreślić, jest taką osobą, ja mówię o niej, że to jest bohater drugiego planu. To nie jest osoba, która eksponuje, błyszczy, tak. To jest taka mrówka, która wykonuje olbrzymią pracę. A że ta praca jest ważna, że ta praca jest ceniona, świadczy coś jeszcze. Myśmy byli wręcz wzruszeni na posiedzeniu komisji, kiedy do wniosku towarzystwa dołączone zostały listy byłych uczniów, byłych wychowanków, harcerzy. Piękne słowa, słowa o cudownym nauczycielu, o człowieku, który całe swoje życie poświęcił innym. Także nie mieliśmy tutaj wątpliwości co do tego, że właśnie taka osoba jak pani Teresa ten niezwykły, wyjątkowy tytuł powinna otrzymać. Oprócz tego jeszcze mamy 7 kolejnych zasłużonych. To tytuł, tak jak już wspomniałam, funkcjonujący dopiero od ubiegłego roku, przyznany w ubiegłym roku po raz pierwszy też grupie osób, a są kolejne. Pojawia się pytanie, czy warto było taki tytuł wprowadzić? Czy to nie jest trochę rozdrabnianie tych zaszczytów na mniejsze, na mniej wartościowe? No nie zgodzę się z panią redaktor, dlatego że uważam, że należy ludzi wyróżniać, nawet za drobne rzeczy, tak jak dzieci się chwali za coś, co zrobią dobrego, po to, żeby je motywować. A skoro mamy wokół siebie takich, jak pani Beata powiedziała, wspaniałych społeczników, ludzi, którzy są na drugim planie, a czasami nie dostrzegamy, więc to wyróżnienie przez Radę będzie tą nagrodą za tą ich pracę, za mozu codziennego dnia, za to, że nie odchodzą, że jednak są i że robią coś dalej, bo to jest w tym katalogu jest napisane w regulaminie, za co się przyznaje tą nagrodę, więc myślę, że warto i że trzeba. Jakie to osoby?
tym razem? Myślę, że ta lista jest taką listą, która żadnych kontrowersji nie będzie budzić. To pani Lucyna Malinowska, wieloletni nauczyciel, wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która prowadziła świetlicę środowiskową, która do dzisiaj bardzo, bardzo aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, jest cały czas obecna w różnych środowiskach, w różnych sytuacjach, wciąż swój czas poświęca sprawom społecznym. To pan Jan Górski, także wieloletni nauczyciel, wieloletni radny, osoba, która przez lata dbała o edukację muzyczną świdniczan. Pani Janina Kocęba-Keller, to także osoba, która ma na swoim koncie wiele różnego rodzaju publikacji historycznych dotyczących Świdnicy. To też praca społeczna bardzo ważna. Wreszcie pani Marysia Skiślewicz, no, osoba, która jest legendą w tym mieście, wychowawczyni wielu pokoleń młodych ludzi, propagatorka tańca, twórczyni wielu zespołów, do dziś aktywna zawodowo, mimo że mogłaby już dawno pójść na emeryturę, jednak cały czas coś robi, działa. Pan Sobiesław Nowotny, który wykonał olbrzymią pracę, jeśli chodzi o dokumentowanie historii Świdnicy, weryfikację źródeł niemieckojęzycznych. Myślę, że też jak najbardziej zasłużony tytuł. Osoba, do której mam szczególny sentyment, pan Mirosław Sośnicki. Ten sentyment wynika z tego, że to mój pierwszy szef. Krótko był tym szefem, ale sentyment pozostał. Bardzo się cieszę, że Mirek to wyróżnienie otrzyma. Przypomnę, dziennikarz pracy opozycyjnej, człowiek, który założył w Świdnicy fundację wspierającą młodych twórców. Kilka razy zorganizował cieszący się olbrzymią renomą festiwal szachowy, międzynarodowy, na który przyjeżdżali mistrzowie z całej Europy. Dzisiaj pisarz pięknych książek o miłości, o Świdnicy. No i ostatnia postać, Andrzej Andrzejewski, znakomity plastyk. My się czasami spotykamy z dziełami Andrzeja, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, bo na przykład znaczek zasłużony dla miasta Świdnicy to dzieło Andrzeja, na przykład pomnik na placu Tysiąclecia, wiele okładek książek, wiele roczników świdnickich. Ma on taki swój dyskretny również wkład w to, co wokół nas się dzieje. Także znakomite osoby, każda z nich jak najbardziej zasługuje na to, żeby taki tytuł otrzymać. Rada Miejska podjęła już decyzję, tytuły są przyznane, ale kiedy wręczenie? Niech to zostanie słodką tajemnicą, dlatego że staramy się w sposób szczególny te osoby uhonorować, żeby to było i właściwe miejsce, właściwe wydarzenie i odpowiednia ranga. Z pewnością będzie to wydarzenie tegoroczne. Nie chciałabym jeszcze zdradzać, dlatego że nie ustaliliśmy do końca jeszcze i terminu, i koncertu, przy okazji którego będziemy wręczali. Z pewnością Państwa zawiadomimy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie.